najważniejsze osoby w państwie latają średniego zasięgu Embraerami, które są własnością polskich linii lotniczych LOT. Być może w ciągu 2 lat się to zmieni. Ministerstwo Obrony Narodowej jednoznacznie zapowiedziało, że chce kupić nowe samoloty. Zasięgu i być może jeszcze używany z zasięgu zostanie zakupiony. Mówi rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz. O konieczności zakupu nowych samolotów mówi się od wielu lat. Redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Grzegorz Sobczak uważa, że decyzja o przetargu jest bardzo potrzebna. Od 96 roku cały czas mówi się tylko o potrzebie wymiany, bo na zasadzie już